Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie nie tak bardzo o nieruchomościowych tematach, ale już o tematach związanych stricte z przedsiębiorczością. Opowiem Wam z perspektywy osoby, która właściwie od 6 lat prowadzi własną firmę, osoby, która ma już na chwilę obecną kilka spółek, kamienicę, fabrykę, inwestuje w startupy, jakie są najważniejsze rzeczy, żeby w tej przedsiębiorczości móc działać, żeby móc prowadzić własną firmę, która już jest znacznie wyżej niż tylko takie standardowe samozatrudnienie. Zostańcie w tym odcinku, a dowiecie się, jakie są prawdziwe oblicza prowadzenia działalności, jakich błędów musicie unikać, żebyście byli w stanie cały czas się rozwijać i iść do przodu. Pokażę Wam dzisiaj 8 rzeczy, których jeżeli nie dopilnujecie, bardzo prawdopodobne jest, że Wasza firma wpadnie w poważne problemy finansowe. Także zapraszam do oglądania. Śląskie mieszkania. Zainwestuj w mieszkanie z o połowę wyższą rentownością niż przeciętne lokale na wynajem. Odwiedź śląskiemieszkania.pl. Jeśli wolisz nauczyć się samodzielnie inwestować w nieruchomości, zobacz ofertę szkoleń na szymonkaczyński.pl. Punkt pierwszy. Bardziej zależy Ci na byciu miłym niż skutecznym. Jest to niestety rzecz, na której ja też się wielokrotnie złapałem. Mianowicie chciałem mieć świetną relację z osobami, które zatrudniałem, chciałem być lubiany, chciałem być miły. I bardzo często odpuszczałem pewne rzeczy, które nie były robione. Między innymi w tym biurze, w którym się teraz znajdujemy. Początkowo ja na przykład dostałem informację, że to biuro zostanie wyremontowane za 100 tysięcy złotych, że ekipa weźmie 100 tysięcy złotych za remont. Potem nagle okazało się, że ekipa weszła, zaczęła ten remont robić, ale inna ekipa. Ekipa zrobiła połowę prac i nagle się okazało, że faktura jest na 170 tysięcy, a dopiero połowa prac była zrobiona. Koniec końców okazało się, że za robocizny zamiast 100 tysięcy zapłaciliśmy prawie 300, a jak potem zacząłem to kontrolować, to okazało się, że wszystkie ustalenia dotyczące tej sprawy były wypisane w wiadomości na WhatsAppie z odpowiedzią OK. Żadnej umowy, żadnego podpisu, nic więcej. Wpuszczenie ekipy remontowej, żeby sobie robiła remont za paręset tysięcy złotych, bez właściwie żadnej kontroli. I z perspektywy czasu już wiem, że bym się zachował inaczej, natomiast bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy, którzy są osobami, które biorą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje wokół, chcemy być mili dla pracowników. Rozumiemy, że ludzie popełniają błędy, bo błędy jak najbardziej są normalne. Natomiast musicie sobie rozgraniczyć bycie miłym i szacunek do drugiego człowieka jako jednak nadrzędny cel, dla którego firma powstała. Firma powstała, żeby działać, żeby zarabiać, żeby tworzyć jakąś misję i tutaj w pierwszej kolejności powinniśmy właśnie tego wymagać, a w dalszej kolejności dopiero patrzeć na to, żeby po prostu ludziom było tutaj jakby też miło. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby stworzyć fajne środowisko pracy, żeby nie być chamem, żeby ludzie też z radością przychodzili do tego miejsca. Natomiast na pierwszym wyniku musimy tutaj postawić efekty. Punkt drugi. Zgadzasz się na wszystko, o co proszą Cię ludzie. To jest też bardzo częsta sytuacja, kiedy mamy jakiś schemat działania, nagle pracownik nas prosi o nowy samochód, o podwyżkę, jeszcze o to, jeszcze o nowy komputer i nagle się okazuje, że bardzo szybko rosną nam wszelkiego rodzaju koszty, które w tej firmie mamy i podobnie sytuacja tyczy się także klientów. Jeżeli wykonujemy na przykład jakąś standardową usługę, ale klient wychodzi z założenia, a no to proszę jeszcze mi zrobić to czy to, to przecież żadna różnica. I takim idealnym przykładem jest na przykład robienie remontu mieszkania. Wiele osób na rynku myśli, że jest coś takiego jak opłata za remont. No otóż nie. W tym remoncie mamy pewne rzeczy jak kładzenie ścian, wykonywanie ścian z płyt kartonowo-gipsowych, tynkowanie, malowanie, układanie paneli. No ale teraz na przykład klient sobie wymyśli w trakcie takiego remontu, że trzeba jeszcze, on chce, żeby ładnie gdzieś tam obudować specjalną zabudową z płyt GK, żeby obudować sobie na przykład telewizor. No i teraz zrobienie takiej zabudowy zajmuje Wam cały dzień pracy. No i klient myśli, no ale że przecież robicie remont, zarabiacie na tym remoncie, dostajecie za niego parę dziesiąt tysięcy złotych, no to przecież możecie jeszcze zrobić coś takiego. No i możecie sobie rzeczywiście pomyśleć, że no, że tak, rzeczywiście. Natomiast pamiętajcie, Wy swojemu pracownikowi zawsze musicie zapłacić i często w takich sytuacjach po prostu pójście komuś na rękę bez dokładnego sprawdzenia i kontrolowania tego, ile rzeczywiście Was coś kosztuje, może długofalowo mieć na Was bardzo zły wpływ. Oczywiście trzeba się z ludźmi dogadywać, ale trzeba też tych kosztów zdecydowanie tutaj pilnować. A jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące samochodów, leasingów, paliwa czy podwyżek, o ile można renegocjować warunki zatrudnienia, no to pamiętajcie, że jeżeli na przykład podpisujecie umowę leasingową, to jest to umowa, która zazwyczaj trwa 2, 3, 5 lat. Do tej umowy leasingowej trzeba doliczyć jeszcze dodatkowo ubezpieczenie, które też trzeba płacić, wszelkiego rodzaju naprawy, wymiany opon. Samochód też się amortyzuje, więc to też będzie powodowało kolejne dodatkowe koszty, które niestety Wy będziecie musieli ponosić. I często jest tak, że macie fajny dzień, zrobiliście jakąś czy fajną transakcję, czy fajnego deala, nagle ktoś do Was podchodzi i w takiej euforii jasne, zgadzacie się, bo przecież będzie super firma, samochody są w fajnej firmie, wszyscy są zadowoleni, no i potem koniec końców Wy z tymi wszystkimi kosztami zostajecie. Trzecia rzecz to brak egzekwowania. Czyli jest firma, wszyscy sobie jakoś tam pracują, każdy coś robi,
no ale nie mamy tutaj żadnego egzekwowania wyników, czyli po prostu załóżmy handlowcy jeżdżą na spotkania, no ale z tych spotkań nie przywożą leadów, no i firma tak sobie funkcjonuje, wy oczywiście jako przedsiębiorcy płacicie handlowcom, płacicie marketingowi, wszyscy zarabiają, wszyscy są zadowoleni, tylko nie wy. Wy musicie niestety te wszystkie koszty pokrywać i im dłużej będziecie akceptować taką sytuację, tym niestety będzie gorzej. Niestety w naszej kulturze często przyjmuje się, że zwracanie komuś uwagi i chęć pracy nad czymś jest odbierana jako czepianie się. Natomiast no, tutaj wy musicie się niestety, że tak powiem, trochę poczepiać. Jeżeli wasza firma na przykład nie zarabia, a powinna, jeżeli płacicie komuś za samochód, jeżeli płacicie komuś za paliwo, jeżeli jeszcze co miesiąc komuś płacicie, a niestety nie mamy tutaj żadnych efektów, no to trzeba egzekwować wykonywanie pewnych czynności, egzekwować pewne wyniki, które tutaj powinny być. No a jeżeli oczywiście nie będzie to robione, no to myślę, że kolejnym etapem bardzo prostym jest rozstanie się z taką osobą, która po prostu tych wyników nie dowozi. I oczywiście możecie pomyśleć, że to niemiłe. Znowu wracamy do tego punktu, w którym byliśmy wcześniej, że przecież ludzie też mają swoje rodziny, że jak to można kogoś zwolnić. Ja sam kiedyś też miałem z tym bardzo duży problem, natomiast branie odpowiedzialności w 100% na siebie nigdy nie jest dla was dobre. Może was wykończyć i finansowo, i psychicznie. I pamiętajcie, że jakby najważniejszym aspektem waszej firmy jest to, żeby ona zarabiała i w niektórych przypadkach trzeba być po prostu egoistą. Bo nie może być tak, że wy spędzacie 10, 12, 14 godzin w pracy dziennie, a koniec końców okazuje się, że zarabiacie po wszystkich kosztach tyle samo, co na etacie, albo nawet jeszcze mniej. Punkt czwarty to brak kontroli kosztów. I jest to niestety bardzo powszechne zjawisko w polskich firmach. W wielu przypadkach wygląda to tak, że firma się gdzieś tam rozwija, firma zatrudnia kolejnych pracowników, bierze kolejne leasingi, kolejne samochody. Tak jak wcześniej powiedziałem, wiążą się z tym dodatkowe koszty, jak właśnie amortyzacja, naprawy, ubezpieczenia, mycie tych samochodów, czy właśnie bieżąca eksploatacja. Do tego zawsze mamy jakiś wynajem biura, czy jeżeli kupimy biuro, to jest podatek od nieruchomości. Ja sam kiedy kupowałem naszą tutaj siedzibę, zastanawiałem się, no, czy to jest dobry ruch, ale mówię, tak, fajnie, będzie mieć swoją siedzibę, no i kupiliśmy siedzibę, wyremontowaliśmy siedzibę, inwestycja na parę milionów złotych, a potem nagle jeszcze się okazuje, że samego podatku od nieruchomości trzeba będzie płacić prawie 50 tysięcy złotych rocznie, no i nie ma tego w żaden sposób jak ominąć i to są pieniądze, które realnie trzeba zarobić. To nie są pieniądze zainwestowane, które mogą się w jakiś sposób wam zwrócić, to jest po prostu koszt, który nie idzie na żadnego pracownika, na żadnego partnera biznesowego, na żadną inwestycję, marketing, to są po prostu pieniądze, które musicie wyrzucić do organów podatkowych. I bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna prowadzić firmę, jest trochę takim niepoprawnym idealistą. Wydaje się, że skoro ja coś sprzedaję, ja coś umiem robić, to teraz zbuduję sobie zespół i ten zespół będzie robił to samo. Niestety prawda jest bardzo często inna i w praktyce wygląda tak, że zatrudniamy kolejne osoby, mamy coraz więcej kosztów, no bo teraz ci ludzie chcą właśnie samochody, chcą laptopy, chcą telefony, trzeba im oczywiście co miesiąc jeszcze zapłacić, trzeba zapłacić ZUS-y, trzeba zapłacić wszelkiego rodzaju podatki, trzeba wynająć to biuro, trzeba zapłacić za ogłoszenia i tutaj niestety wszystkie te koszty trzeba mieć dokładnie policzone, bo bardzo łatwo może dojść do takiej sytuacji, że nawet będziecie zarabiać, to znaczy mieć przychodu nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie, ale nagle się okaże, że macie 95 tysięcy kosztów miesięcznie i będziecie musieli mielić naprawdę całkiem sporymi pieniędzmi tylko po to, żeby ostatecznie zarabiać tyle samo co na etacie. Oczywiście każda firma ma fazy inwestycji, gdzie te dochody są wtedy znacznie mniejsze lub wcale ich nie ma, no ale to jest raczej już taki etap, nie powiedziałbym, że takie duże inwestycje robi się gdzieś tam na samym początku, to już jakby trzeba wiedzieć, że ten rynek rzeczywiście jest do zdobycia i mamy tutaj jakieś szanse rozwoju. Więc to, co ja wam radzę, to przede wszystkim Excel i wypisanie sobie wszystkich kosztów, począwszy od kosztów zatrudnienia, kosztów podatków od nieruchomości, czy kosztów wynajmu, energii, prądu, wszelkiego rodzaju kosztów związanych z remontami, księgowością, prawnikiem, żeby po prostu policzyć, jakie są realne koszty waszej działalności, bo ja kiedy to zrobiłem, przyznam szczerze, bardzo się zdziwiłem, ile pieniędzy tak naprawdę miesięcznie wydajemy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Punkt piąty to brak kontroli działań, czyli też kolejna częsta sytuacja, przychodzi nowy pracownik do firmy, no i co robi firma? No to masz, pracuj. Mamy na przykład handlowca, no to masz, sprzedawaj. Czyli takie działanie bez żadnego konkretnego nakreślenia celu, no bo przecież skoro ktoś jest handlowcem, to wychodzimy z założenia, że ma te kompetencje. Natomiast osoba, która przychodzi do firmy, nie wie jeszcze jaka jest polityka tej firmy, nie wie jeszcze jak ta firma działa, no i trzeba tą osobę jakoś tutaj na pewno wdrożyć, pokazać co sprzedajemy, w jaki sposób, jak to działa i de facto no, na większości stanowisk
powinno być takie wdrożenie zdecydowanie zrobione, czy też nawet na każdym stanowisku, no chyba, że zatrudniacie osobę z branży, na której wy się nie znacie, a macie po prostu taką osobę, ona ma de facto wam cały dział postawić od nowa, tak? No to wtedy jakby musicie mieć specjalistę, osobę, która będzie w stanie gdzieś tam pewne rzeczy tutaj robić. No bardzo dobrze tutaj się sprawdza przygotowanie na początku tego, jak cały ten proces powinien wyglądać. Ja też teraz z perspektywy czasu wiem, że błędem, który w przeszłości popełniłem, było to, że w żaden sposób nie próbowałem sprocesować, przełożyć na procesy swojej intuicji. Bo kiedy ja robiłem flipy samemu, kiedy ja prowadziłem remonty, ja sprzedawałem, to po prostu sobie szło. Ale ja tak naprawdę nie miałem nigdzie zapisanego, w jaki sposób to się dzieje, że mieszkania się sprzedają, jak często dodawać ogłoszenia, kiedy zmniejszać cenę. I teraz chodzi o to, że jeżeli wy macie pracownika, no to ten pracownik musi na jakiejś podstawie podejmować działania. Może też to robić intuicyjnie, no ale tutaj ta intuicja no, może mieć gorszy dzień, może o czymś zapomnieć i to jest bardzo tutaj taki wadliwy schemat, ale można też starać się jak najbardziej przeprocesować to, kiedy dane rzeczy powinny być robione. I nawet procesem może być cotygodniowe spotkanie, które my na przykład teraz organizujemy, żeby omówić wszystkie tematy i żeby dowiedzieć się, jakie są problemy i co możemy z nimi zrobić, żeby to po prostu rozwiązać. Więc ja wam sugeruję przede wszystkim spotkania minimum raz w tygodniu, gdzie spotyka się cała firma, gdzie możecie omówić, co dokładnie będziecie robić, ale też wszelkiego rodzaju programy do zarządzania, gdzie mamy te właśnie listy, gdzie mamy dokładnie rzeczy do zrobienia, tak żeby się nie okazywało, że ludzie po prostu przychodzą do pracy, nie wiadomo co tam robią, nie wiadomo jaki jest wynik, a po prostu tylko się płaci i tak dalej. Punkt szósty to organizacja pracy nie istnieje. Jest to bardzo powiązane z punktem, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli ktoś sobie po prostu pracuje, ale to wy jako właściciel, jako szef, jako przedsiębiorca musicie określić dokładne cele i wymagania i potem je oczywiście też egzekwować. Czyli jakie są nasze cele długoterminowe, ile na przykład mieszkań chcemy sprzedać, w jakim czasie chcemy remontować, jak chcemy remontować, tak żeby oczywiście wasi współpracownicy mieli wolną wolę w tym, co gdzieś tam mogą robić, ale żeby ogólne schematy i ogólny kierunek działania był w jakiś sposób określony. Tak samo tej organizacji zadań musicie mieć najlepiej jakiś komunikator, z którego będziecie korzystać, gdzie będziemy mieli zapisywane wtedy kto do kogo co wysyła, jakie są zadania na przykład najbliższy tydzień, najbliższy miesiąc, co jest do zrobienia, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co trzeba zrobić. Bo w małej firmie wygląda zwyczaj to tak, że ktoś sam jest swoim szefem, pracownikiem, komputerem, księgowym i wszystko po prostu o wszystkim pamięta. Jeżeli nagle się okaże, że tych tematów jest znacznie więcej, jest to po prostu niemożliwe do zrobienia, będziecie zapominać o takich rzeczach, a jeżeli nie będziecie zapominać, to będzie po prostu wam z tym cholernie ciężko, bo o 22 nagle będziecie sobie o czymś przypominać i będzie to u was powodowało tylko i wyłącznie dodatkowe nerwy. Więc ja sugeruję zdecydowanie programy do zarządzania, ja osobiście korzystam z Asany i tutaj sobie tą pracę organizujemy, dajemy zadania, rozliczamy się z tych zadań, wiemy co jest dokładnie do zrobienia, dajemy sobie terminy na wykonanie tych zadań, także od początku, kiedy kupujemy mieszkanie, aż do końca mamy krok po kroku zrobiony taki proces, co dokładnie trzeba zrobić, żeby mieszkanie było gotowe do sprzedaży. Punkt siódmy to nieliczenie tego, co najbardziej się opłaca, czyli prowadzimy firmę i mamy kilka usług. Mogę to podać na swoim przykładzie, na przykład możemy robić flipy, remonty, szkolenia, i jeszcze na przykład meble. No i nagle się okazuje, że coś robimy i w ogóle nie liczymy, w jaki sposób to się opłaca. Może się okazać, że na przykład robimy remont i na samym remoncie jesteśmy w stanie zarobić 30 tysięcy złotych, a może się także okazać, że musimy zainwestować kapitał, kupić mieszkanie, wyremontować to mieszkanie, sprzedać to mieszkanie, żeby też te 30 tysięcy złotych zarobić. I to są o tyle ciężkie sytuacje, że często ludzie robią coś po prostu z przyzwyczajenia, a ludzie tak naprawdę nie kwestionują rzeczywistości, czy coś się przypadkiem nie zmieniło. Może się okazać, że wcale nie musicie robić teraz flipa, nie musicie kupować tego mieszkania, załatwiać kapitału, czy pożyczać, brać na siebie całego ryzyka. Możecie na przykład zamiast tego świadczyć usługi pośrednictwa, usługi remontowe, czy zarządzania remontami i też wyjdziecie tutaj z bardzo podobnymi pieniędzmi, tylko musicie wtedy na chwilę się zatrzymać, spojrzeć na to wszystko zdecydowanie z boku, przeliczyć się, która linia biznesowa się wam najbardziej opłaca. Ale tutaj znowu, żeby to zrobić, musimy wrócić do punktów wcześniejszych, czyli musicie mieć te koszty dokładnie policzone, no bo tych kosztów naprawdę jest cała masa. Mogę wam to podać na przykładzie właśnie tego na przykład kanału na YouTubie. Widzicie tylko filmy, które wpadają co tydzień, natomiast masa pracy, która za tym stoi, osób, które szukają tytułów do tych filmów, całego zespołu montażowego, dnia zdjęciowego, gdzie musimy pojeździć to
wszystko nagrać, gdzie trzeba do tego kupić sprzęt, gdzie trzeba zrobić miniaturę, trzeba to obrobić, wrzucić, ustawić reklamy, porobić jeszcze jakieś webinary, takie rzeczy i to wszystko koniec końców może kosztować nawet paręnaście, parędziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Więc teraz musicie wiedzieć, ile jesteście w stanie takich produktów sprzedać, żeby rzeczywiście wyjść do przodu. No i to jest, że tak powiem, podstawa, policzyć, ile jesteście w stanie zarobić na danej linii biznesowej, przy jakim nakładzie pracy i przy jakim nakładzie finansowym i z jakim ryzykiem. I ostatni, ósmy punkt, który jest moim zdaniem zdecydowanie najważniejszy, to jest całkowite niedbanie o siebie. Pamiętajcie, że to wy jako przedsiębiorcy jesteście swoim najcenniejszym aktywem i najcenniejszym aktywem waszej firmy. Jeżeli wasza głowa nie dojedzie, jeżeli wy będziecie mieli cięższy okres w życiu, popadniecie w chorobę, w depresję, nerwice lękowe, cokolwiek, a niestety osoby, które są przedsiębiorcami, są dużo bardziej na to narażone. Jeżeli wy nie znajdziecie w życiu harmonii i nie będziecie mieli siły na to, żeby prowadzić waszą firmę, będziecie niezdolni do podejmowania decyzji, ludzie często będą robić to, co chcą, a nie to, co wy chcecie. Często wszyscy wtedy będą zadowoleni, a wy po prostu będziecie się jeszcze bardziej pogrążać w coraz gorszej sytuacji. Więc to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, że życie to jest maraton, a nie sprint i zanim kolejny raz decydujecie się spędzić w pracy 14 godzin, pójdźcie na spacer, pójdźcie pobiegać, pójdźcie na siłownię, na spacer z psem, czy z partnerem, partnerką, idźcie odpocząć, zadbajcie o siebie, pójdźcie na basen, tak żeby następnego dnia znowu być gotowym do tego, żeby sprostać zadaniom, które stawia przed wami wasza firma. Bo sam zauważyłem po sobie, że bardzo długo ciężko pracowałem, od rana do wieczora, byłem na każde zawołanie, byłem zawsze dostępny, no i niestety odczułem to gdzieś tam pod kątem jakiegoś spadku motywacji, lęków, które zaczęły się pojawiać. I wiem, że teraz nad tym można pracować, mam oczywiście już większą świadomość, już bardziej gdzieś tam staram się o te rzeczy dbać, ale gdybym mógł się cofnąć w czasie, to sobie jako młodszej osobie powiedziałbym właśnie, żeby bardziej zadbać jeszcze o siebie, żeby nie robić tego za wszelką cenę i żeby nie nastawiać się, że ten sukces przyjdzie za rok, dwa, trzy, tylko robić swoje, zakochać się w procesie, a wyniki po pewnym czasie przyjdą same. Więc dbajcie o siebie, dbajcie o swoje firmy, przestrzegajcie tych zasad, o których wam dzisiaj powiedziałem i mam nadzieję, że żadne z opisanych problemów, które tutaj są, nie będą miały z wami nic wspólnego i że będziecie mogli się rozwijać, zarabiać fajne pieniądze nie tylko w branży nieruchomości. Pamiętajcie o sobie, o zdrowiu i dziękuję wam bardzo, że byliście do końca tego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Thank you.